Co ty robisz? Zabijam potwory. No cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście z Wiedźmina trzeciego. Mamy tutaj dać sygnał, ale... Kiedy? Chyba w nocy... No proszę, Wiedźmin. Chyba w nocy, czekajcie. Ja sobie wymedytuję troszkę, parę godzinek tam może. Która jest? 6 rano, no to nie, dajmy chociaż na 18. Dajmy na 18, już jest delikatny zachód słońca. Czy teraz coś tutaj będzie? Aha, używając wiedźmińskich zmysłów mamy znaleźć ten, tak? Księgę. No dobra. Tylko, że ja tutaj nie widzę, kurde, tego miejsca. Chyba skrytka, o której była jest. Mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na zamurzu przed północą. Na zamurzu przed północą, okej. Okay. Troszkę jedwabiu byśmy podpierdzielili, troszkę innych rzeczy, spoko. Jak za darmo, no to... Bierę, panie, bierę! Za murze. No dobra, czyli gdzieś za murem. 200 kroków? O Jezu, 200 metrów jak gdyby, tak? Płotka, ty miała się z przodu pojawić, Franca, a nie z tyłu za mną. O, jesteś. Chodź tu, głupi kuniu. Jedziemy! No jedziemy, jedziemy. Da pan coś. No dobra. Tutaj nie możemy biegać, nie? Lipa. Nie wiem, czy tutaj ta beczka zebrana. Chyba tak. A nie, pływają se. Czyli nie zebrane. Okej, okay, potataj. Popatatujemy trochę. I tu niby gdzieś jest umówione spotkanie. Teraz wystarczy, no dobra. Się schować i poczekać. Schować i poczekać. Co on się tym nakryje, czy... Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Co ja mam tu zrobić? W umówionym miejscu o północy. O Boże. Czekajcie, zadania, postać, medytacja. 23 dajmy. Dobra, północ niech będzie. O właśnie, się udało się. Coś tam na czerwono się świeci, nie wiem co to jest. Coś się chyba zbadżyło. Nie mówcie, że to jest Tris. Tris, skąd wiedziałaś, że... Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zarwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Cii, idzie, schowaj się. No proszę. Przylazł. Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. O ty chuju. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Tak? Można, ale nie polecam. Otóż to. Co ona mu robi z jajami? Pierdol
rozgrzewam! O kurde. Please, przestań. Najpierw niech... Proszę. Przestań. To ja. Będziesz mówić? Zależy od pytania. Szukamy jaskra. No dobra. Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? O pieprzonego Winstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagią we łbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na wyspie świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. O cholera. Myślę, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. Dobra, dla kogo pracujesz? Wiem, że wpadł w ręce. Nie! To już było, sobie popierdzieliłem. Dobra, dla kogo pracujesz? Dla kogo pracujesz? Nie powiem! Nie ma mowy! Jesteś pewien? Tak. I czego byś nie zrobiła, wiedźmo? Tego jednego nie zdradzę. No dobra. A czwóreczka? Gdzie Mengo ukrył skarb z jego Rivena? Nie mam pojęcia. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak. A mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. No dobra, wystarczy. Mu. Wiemy, co chcieliście. Jezus, z tym katary, raz mi coś kurwa trafi. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Geralt? Wiem, za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyś mu pamięć. Ale pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Jak się czujesz, pokazałeś gdzieś pazur. No jak dobra. Czujesz? Jedynka. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Jak uwolnić się na Jaskra? Może cię odprowadzę. No dobra, powiedzmy jedynka. Najważniejsze, nie? Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy. Przyjdzie czas jeszcze na przyjemności. Prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... Teraz już stąd chodźmy. Ona coś za bardzo nas chce zaciągnąć do siebie. I coś mi się tak wydaje, że to się nie skończy... samym winem. Tak opowiem. Dobra, mamy porozmawiać z tą Priscillą jakąś.
A przy okazji mamy z Marigold pogadać. Gdzieś tam mamy się z nią spotkać. Tutaj mamy misję. No dobra. A gdzie Marigold w ogóle jest? Bo nie wiem. Tutaj czy tutaj? Ja nawet nie wiem, gdzie ona ma tą chałupę swoją. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No dobra, nieważne. Chodź tu, kuniu. Jezus, jak ja mówię w ogóle, no masakra, taki mam kurwa katar, że zaraz chyba ducha wyzionem. Normalnie masakiera. Ja wiem, gdzie Marigold chyba jest. Tam w tym podziemiu całym. Gdzieś chyba tam się ukrywa. No na razie do niej nie pójdziemy, porozmawiamy z tą Bristillą całą. Że ona nam coś powie. W ogóle zobaczcie, jaka ta misja jest długa. Kolejna misja jest tak zajebiście długa i składa się z ilość X tam części. Normalnie, masakra. I nawet nie pamiętam, gdzie kurczę było to wejście do tego podziemia całego. Tego miasta. Tam gdzie ci różni inni, że tak powiem, się ukrywają. Aha, dobra. To jest jakaś chałupa chyba. Nie, co to jest? A nie, to jest ten ala teatr czy coś takiego. Dobra, zejdźmy sobie o konia, bo on nawet nie ten, nie może się ogarnąć. To jest tak by the way wejście, do którego klucza potrzebujemy. Czekajcie, ja coś sobie w ogóle zobaczę. Czy mogę coś kupić u tego tutaj ziomka? Zimorodek. Inspirowana poezją mistrza Jaskra, znasz o zimorodku, co wpadł do wychodku? Tak. O księżniczce Wandzie, która utopiła się w rzece Dupie, też słyszałem. W każdym razie zimorodek zawsze jest otwarty dla miłośników poezji. Występują u nas prawdziwe sławy. Co dzisiaj serwujecie? Zobaczmy, co oni tutaj mają. Karta do Gwinta. Karty do Gwinta, no nie wiem. Z tymi kartami do Gwinta to trzeba coś będzie troszkę pomyśleć. Weźmy jakiegoś tam pieroga, pieprz mi jest niepotrzebny, wodę se weźmy. Suszona ryba, drogie to jak cholera. Przedmiot magiczny. Regeneruje żywotność. Z mandragory. Kupmy to wszystko, co ja się tam będę. Tego mu nie sprzedamy, on tego nawet nie chce, widzę. Co ty mi dasz za to? 141. Chyba jesteś chory na bez niedopierdolenie mózgowe. Dobra, to posprzedajemy, to też. Fiolki nie, fiolki sobie zostawimy, bo fiolki mogą się na coś przydać. Dobra. Idziemy do tej Priscilly. Priscilla, gdzie ty jesteś? Się przypatrzę, może coś jest tutaj do opierdzielenia. No właśnie, jakieś kroniki, coś tam, coś tam. Ej, kurde, coś tu mamy. Zobaczcie. Winogrona, cukiereczki. No miło i przyjemnie. Pierożek, świeca. Coś jej tutaj nie ma, ale nieważne. Sok malinowy, plaster miodu. To jest wszystko do regeneracji potrzebne. To jest zajebisty ten, zajebisty sposób na regenerację podczas walki. Już sobie wszystko to, takie rzeczy właśnie zbieram zawsze. Jabłko, suszony owoc. Aha, ona jest w tym miejscu, ale na dole. Ta. Świetnie.
No bez kitu, ona jest na dole. Czyli tutaj gdzieś w tych pokojach. O. Geralt. Priscilla! Pierdole. Wiem, gdzie jest jaskier. Gdzie? W Lochach, na Rzece Świątynnej. Najprawdopodobniej jest w dupie. I to takiej grubej, dużej. Ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze skurwielem juniorem. Może on będzie coś wiedział. Aha. Zadanie zakończone. Do zobaczenia w takim razie. Ja już tutaj nic nie ten, nie będziemy mówić więcej. Czekajcie, a może uda się to sprzedać? Jakieś baśnie? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Że oni nas o to nie opierdzielają, że my ich okradamy? Mieć miliony, nie mieć miliona to w sumie 2 miliony. No dobra, no. Aha, tu jest wyjście, czekajcie. Ja chcę jeszcze iść na chwilę do tego ziomka na dole. Może jemu się uda opchnąć ten srebrny coś tam. Grubo by było, jakbyśmy mogli opierdzielić to. Czekajcie. Ej, no można. Z lol. No dobra. Dobra, bywajcie. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Zadania, postać, medytacja, bla 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 bla. Gdzie to jest, kurde? Tutaj. List od Dudu. Mamy dużo rzeczy podwójnych. I one cholera jasna ważą troszkę. Nie da się tego temu gościowi sprzedać, na przykład. Aj, nie to, madafaka! Co dzisiaj? Dobra. Zobaczmy, gdzie to było. Tutaj. Kurde, nie ten. Przedmiotu nie da się sprzedać. Fuck. No dobra, w takim razie wyrzucimy parę rzeczy. Dwie sztuki. Jedna. Po jednej powyrzucam. A po jednej, żebym miała te pojedyncze, podwójne powyrzucam, bo to też troszkę zajmuje, że tak powiem, wagi ekwipunku. Im więcej, tym lepiej, nie? No i gitaros. I teraz tak, znajdź statek, który zmierza na Skellige mamy, ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze tutaj troszkę zadań, czyli musimy się spotkać z juniorem. Odszukaj kryjówkę skurwiela juniora. Okej. No dobra. Także to sobie zaznaczmy do śledzenia. I teraz tak. Udaj się na ring należący do skurwiela juniora. Odszukaj kryjówkę, odszukaj kasyno należące do skurwiela juniora. No dobra. Teraz tak. Zobaczmy, co jest najbliżej. Najbliżej tak. Tutaj dorwać juniora na ring. Kasyno. Udajmy się do kasyna najpierw, czyli to jest najbardziej to po prawej. No i dobra. Z tym jaskrem, kurczę, no. Szukania. A w końcu i tak koniec z misją i go gdzieś tam zamkli, kurde, no. No nieważne. Trzeba go będzie odszukać i tyle, nie? Mnie prowadzi do tej do tego ringu czy czegoś tam? Czy mi się tylko wydaje, że nie? Oh, yeah.
No złaź z tego konia, ty głupi kurde wiedźminie. Nice. Czyli to są ludzie z kurwiela juniora. Okej. Aha, oni nie żyją, dobra. Aj, coś kurde mać wątpię też, żebyśmy się dogadali z tym gościem. Dobra, słuchajcie, ja sobie zapiszę grę na pewno. Na tym sobie zapiszemy. Ups, nie to. Zmienię sobie na Igni. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz tylko. Na postaci, czy mamy jakiś ten do dodania? Chyba nie, nie, brak umiejętności, brak punktów umiejętności. No dobra. Tu widzicie, no na razie w alchemię nie idę, tak? No bo nie mamy jak na razie na tyle miejsc też, tak? One się odblokowują z każdym tam poziomem następnym. 30 poziom i dopiero będzie odblokowane wszystko. Także lepiej poczekać. Czerwonego mutagenu, kurczę, nie mamy większego, lepszego, że tak powiem. Tutaj coś niebieskiego by się lepszego przydało też. Co to jest w ogóle? Dajmy sobie to, żebyśmy mieli wszystko ładnie połączone. Tamte to... Kij w to. To nie miejsce dla takich jak ty. Czego tu chcesz? Tego co wszyscy. Zagrać, zabawić się. Wejście tylko za zaproszeniem. Może jakoś się dogadamy, wejdę tam po waszych trupach. 200 to moja przepustka, a ja myślę, że jednak mnie wpuścisz. Spróbujmy czwóreczkę. A ja myślę, że jednak mnie wpuścisz. Zapraszam do środka. A ty życz mi powodzenia. Widzicie. Powodzenia przy stoliku. Można, można. Magią wszystko załatwić. Tylko odegrać. Bywam tu co dzień, ale jego nigdy nie widziałem. Nie masz... Dealer. Czemu nie? Wysokie stawki, szukam właściciela. No dobra, jedyneczka. Zagrać, ale interesują mnie tylko duże stawki. Nie znam cię. Może masz pieniądze, może nie masz. Może potrafisz się zachować, a może nie. Jeśli nie będzie z tobą problemów, to w końcu zagrasz o wysokie stawki. Póki co stoliki dla zwyklaków czekają na piętrze. Nie przepuść wszystkiego od razu. Aha. Dobra. No to co, idziemy na pięterko. Zostawcie mnie. Jeszcze jedno słowo i zabiorę cię na górę. Są jakieś skrzynie, ale na razie nie będziemy nic opierdzielać tutaj. Teraz tak, tutaj mamy gościa jakiegoś, gracz. Tu jest gracz. Tu też jest gracz. Chyba powinienem wstać od stołu. Tutaj też. Dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień. Ulicznica. A to co? Czyżby to krew? Proszę, proszę, jakieś blachy. Dobra, sprawdźmy, co to nam tutaj dało. Aha, to są chyba części do tego. Czekajcie, ja tu jeszcze gdzieś miałem rzemiosło. Gdzie to jest? Alchemia. A może w alchemii to było? Mutageny. No w alchemii, ale tamten mutagen jakoś nie mogę połączyć z niczym. Czekajcie. Ekwipunek. Czy to jest mutagen, nie? Mutagen z gryfa. Służy do ulepszenia umiejętności lub do sporządzenia wywaru mutagennego. Dobra, chyba nie mogę tego połączyć. Dobra, nieważne. Zamknięte. Potrzebujesz klucza. Chyba trzeba będzie jednak zagrać z kimś, cholera. Ze strachu taki blady jesteś?
Wiecie co, jeszcze pójdę na dół do tego gościa, się zapytam go może o tego właściciela. Jeżeli masz pieniądze, to graj. Nie masz. Tam są drzwi. Tam są drzwi. Siwuchy bym łyknął. Kurde, mogłem go od razu zapytać o tego właściciela całego. Proste narzędzia do naprawy, spoko, to się przyda na pewno. Masz wulgarność wypisaną. Wiecie co, ja bym sobie zagrał, ale z tym tutaj. Jakoś mi tak nie wygląda. Dość niebezpiecznie. Tylko niech to się kurczę. O. Co, będziemy grać w gwinta? Nie grywam z plebsem. Przyjemne miejsce. Istotnie. Szkoda tylko, że przychodzi tu tyle chamstwa. Znak czasów. Dzisiaj światem rządzi pieniądz. Właściciel sporo zainwestował. Skąpcem nie jest. Aczkolwiek mógłby zakazać sprzedawania fisteku. To zawsze przyciąga motłoch. Pytałem go kiedyś, czy to naprawdę konieczne, ale śmiał się tylko. Może ja mógłbym porozmawiać z właścicielem. Pozwól, że udzielę ci dobrej rady, przyjacielu. Nigdy, ale to przenigdy nie rozpytuj o juniora. A ja będę. Powiem nawet więcej. Poproszono mnie, bym dał znać, jeśli ktokolwiek zacznie wypytywać o właściciela. I ostrzegam, jeśli będziesz zbyt natarczywy, zamierzam tak właśnie uczynić. Dzięki za ostrzeżenie, muszę znaleźć właściciela. Nie mam wyboru. Dajmy dwójkę, ja się tam nie boję, nie? Cóż. Panowie, ten człowiek nader natarczywie wypytuje o właściciela. Będziemy się tłuc. Kończę w koło. O, jak mi przykro, panowie, chyba się podpalili. No i troszkę ludzi będzie miał mniej. Pięknie. O to właśnie chodzi. Come on, come on, come on. Do góry, do góry, do góry, do góry. Czekam na was. Dawaj, ty 12 levelu. Jak mi przykro, jak mi przykro. Dobra. Zobaczmy, co oni tu mają. Koszula, mała pałka, to mnie nie interesuje. Kurczak jakiś, no dobra. Bełt, koszula. Kanapka. Znoszona skóra, same pierdoły. Razy 8, to coś może być dobre. Olej, przyda się. Wyciągnij pan miecz. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj coś jeszcze mamy. Co ja mam tu zrobić? Dobra, pozbieram je wszystko, bo świecą się te znaczniki, ale... No dobra, zobaczmy na górze, może coś tu będzie. O, są. Dobra. Tak się właśnie zastanawiałem, gdzie oni kurczę są, bo nie widziałem ich, tak? Luju, wróć mi to. A nie, czekajcie, to jest coś lepszego od tego, co ja mam. No dobra. To wypierdzielmy wszystko, żebyśmy byli lekciejsi. Trzeba się tu rozejrzeć. O, narzędzie, lista dłużników, to może się przydać. Może się eperzydać, dobra.
Tu coś jest, tu są jakieś drzwi. Ej, słyszysz mnie? Butelka wody, pasta alchemiczna. Czekajcie, czekajcie. Glif Igni. Ale jeszcze tutaj jedną rzecz mamy. Listę dłużników, zobaczcie. Rico, on jest Rico chyba. Tak. Żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Coś ty za jeden. Słyszałem jakieś wrzaski z dołu. Już wszystko w porządku. Pomożesz mi? Widzę, że najpierw nie pogadajmy. Pogadajmy najpierw. Co tutaj robisz? A jak myślisz? Siedzę sobie. Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpiclem Bedlama. A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? Skurwiel skumał się z Eredańczykami. Nie rozumiem dokładnie, o co chodzi, ale trzyma z nimi. I tyle. Nic więcej nie wiem. Uważaj na siebie. Dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. Ciekawe, no proszę. Czy wie o tym, że Junior dogadał się z Redańczykami. Okej. Nowe zadanie, honor złodzieja. Widzicie, zadanie rodzi zadanie. No dobra. No dobra, to my musimy stąd spierdzielać teraz. Co to? Od kiedy się taka ręka pokazuje? Pierwsze widzę, no ale dobra. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tutaj coś jest. Sztabka stali, no spoko, do craftingu jak znalazł. Nikogo nie ma. Okej. Teraz musimy udać się na ring należący do Skurwiela Juniora. Co tam przyniesie Radowi? Z Dijkstrą też musimy jeszcze porozmawiać, o proszę. No troszkę tu jest do ogaru. Człowiek Skurwiela Juniora. Mogę go zabić? Co tam, mordo? Co tam, mordo? Nie, nie mogę go zabić. No dobra. Ech, nie chcę mnie się żyć. Tutaj jest wejście na ring. Ale myślę, kochani, że tam sobie pójdziemy już w następnym odcinku. Ja sobie jeszcze zapiszę, ale gdzieś na ostatni, bo tu widzicie jeszcze Best i Agres 17 czerwca 2015. Także te stany zapisu trzeba albo pousuwać, albo ponadpisywać, coś takiego. Ja nadpisuję przeważnie, nie chcę mi się usuwać ich. No, dobra, myślę, kochani, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapka w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!